Cześć i czołem, moi kochani, witam was serdecznie w drugim odcineczku z Bannerlorda. Ostatnio był live, ja jeszcze minimalnie do obiadku pograłem i pomyślałem, że kurczę, no podejrzewam, że ilość klatek przy nagrywaniu będzie lepsza niż przy jednak streamowaniu, więc jest to chyba dobry czas, żeby troszeczkę postreamować. Ciągle mamy wojnę, słuchajcie, z Northern Empire. Ja wracam troszkę na swoje ziemię, ponieważ mam sporo koni, co jest plusem, ale mam miejsce. Zobaczcie, zrobił mi się drugi level. Jeżeli chodzi o klan. Mogę znaleźć króla, ale nie znajdę króla, żeby dołączyć jako wasal i mieć jakby możliwość... Co, nie przeszkadzam? Dobra, masz kole. Pa, pa! Zdobywania zamków i miast. Chcę to oczywiście zrobić i to zrobię, natomiast w dużej kolejności chcę zwerbować ludzi do tych 89. Strugian Hunter. Kupmy, no koniki zawsze spoko, nie? Żarcia mamy. Konie są. Jest nawet nadwyżka koni, słuchajcie. Mamy tutaj sporo ludzi, ale wiecie, nie chcę tych... Nie chcę tych lordów wyrzucać. Wiecie dlaczego? Bo jak wrócę lorda, ten będzie w stanie robić, słuchajcie, robić armię, tego chciałbym uniknąć. Jak w ogóle wojna wygląda, słuchajcie. No już mamy prawie dwa razy taką siłę jak oni. Ale Aserai są bardzo silni. No i co, trzeba je gonić. Ja muszę zwerbować armię. I nie wiem, czy nie pojechać na to hideout i go nie wykończyć. Mam już w miarę dobrych ludzi. Chyba tak zrobimy. Pojedziemy w stronę hideout, a potem będziemy szukali króla, żeby... Będziemy szukali naszego króla kochanego, ulubionego, żeby móc... Konie. Już tu jestem, kupię konie. Stepowe zdrożały chyba. No dobra, bierzemy. Wojna to i wszystko drożeje, nie? Jeszcze mogę kilkunastu ludzi zarekrutować, więc trzeba z tego korzystać. Jeżeli mamy czynnie uczestniczyć w wojnie, jeżeli mamy się liczyć i mieć możliwość zdobycia zamków, no to sorry, ale musimy... Tu pojedziemy, a potem na górę. Patrzcie, nawet tu nie ma żadnych lutersów, żeby sobie armię ekspić, nie? To po prostu tragedia. Stepowych Niewygolnik z wolnością piechoty, więc nawet nie mam co próbować. Najpierw trade. O, tu już są tańsze stepowe. Mhm. Niby dużo, ale 300 mi spada. Ale to wszystko dlatego, że nie walczymy. No i też, słuchajcie, zrobiłem duże wydatki, bo mam nowych ludzików. No bo nawet te wyciągnijmy. Mam nową ekipę, słuchajcie, zrobiłem sobie. Zrobiłem sobie, słuchajcie, już armię. Z dwóch ludzi sobie jeszcze do ekipy swojej zatrudniłem. Jeden dostał armię, żeby tworzyć, bo ma dobrą taktykę 100. Więc niech chłopaczyna działa. Weźmy ten Octongard. Mamy tutaj dwóch ludzi z awansu. Pięknie. Wszyscy idą w konnych. Na razie nie kupuję nic, bo nie mam hajsu za bardzo. Lutersów działniemy. To w Octongardzie ich sprzedamy. Będziemy mieli trochę pieniążków na żołd. No i na hideoutie też powinniśmy trochę zarobić. Tam z reguły jest trochę kasy. Nie trzeba iść na wojnę, bo niestety budżet nasz jest... O, Khuzait Rider. Pięknie. Khuzait Nomad. Caravan Imperial, teraz nie, ale ich się zrekrutuje, słuchajcie, chociaż nie mogę jeszcze, bo mam 90, tak? Chodźże, byczku. Mhm, i teraz tak. Oczywiście nie chcę tych lordów, ale lutersów możemy. Ale to chociaż dobra, sprzedajmy ich. Znajdźcie moje dobre serce. Trade. No nie mam kasy, boję się też tak jeździć bez kasy, bo się zapomnę i będzie kłopot. Beer, grapes, dobra, konie zostają. Wszystko słabe. 500, bo 500, ale jest ok. Słuchajcie, hideout. Ustawmy swoich ludzi. Heavy Horseman, Khuzait Rider. Dobra, tak. Tak jak wiecie, mam tych lepszych na górze, żeby oni, bo to jest tak, że ci lepsi będą po prostu potem walczyli, tak? Pyk, pyk, pyk. Numbadzik na Tribal Warriora. Dobrze, że mamy te konie. Jeszcze może jak obrabujemy ten hideout, tam powinno trochę kasy wskoczyć. Zobaczmy, czy tak. Mamy jakiś awans chyba. A nie. Chcesz się przyłączyć do mnie. Ale ja cię nie chcę. Zobaczmy, jak moja armia. Parties. O, aż ma 35. Czyli zbiera świetnie. Kogo tutaj mam? Nie macie żadnych super rzeczy tutaj. Nawet nie masz chyba dobrej tej medycyny, ale no, żebyś coś tam robił. Tu miałem jechać. Dwóch ludzi mi uciekło z party. Jak to? Manage troops. Aha, i to mogę wybierać, kto pójdzie. No okej, dobra. Ja, tych. Okej. To może być ciężka walka. Ale wszyscy bierzmy łuki. Z łukami powinno pójść nieźle. Follow me. Dobrze. Część zabita. No to tak patrzę na podglądzie. Szału nie ma, ale poczekajcie, to chyba ekran w ogóle jest zmniejszony. Chwila, moment. Muszę zmienić sobie na chwilkę okno. I teraz będzie lepiej. Idziemy dalej. Tam jest coś. Nie wziąłem ludzi w ogóle ze strzałami, ale że to wziąłem z armię, bez kitu. Samych lancerów? No trudno. Aż się dziwię, czekajcie, no pewnie macie łuki? No macie łuki. Nie wiem czemu oni nie mają łuków w dłoni. No dobra. Tak słabo, jakbym mnie puścił na ataku, to byłoby chyba lepiej, no ale... Kogo nie ma? Wiecie co? Charge. Ja pobiegnę za wami dla odmiany. Oni wiedzą instynktownie, gdzie jest wróg. Oczywiście nie będę walczył z brygantami standardowo. Tam ktoś został jeszcze? Kurczak. Dobra. Idzie jakiś szafuncio. Gdzie jest moja rodzina? Nie ma żadnych dueli. Ja nie walczę dueli, bo każdy duel przegram. Mamy trochę wrogów, mamy trochę dziabogów. Będą też jakiś lutek na pewno. Dawaj moje rodzeństwo. Dobra, egzekucji. To jest koleś, który porwał moje rodzeństwo, więc sorry, no. Więc sorry, tak to wygląda. Z rodziną się nie zadziera. Mace. Muszę jechać do miasta, słuchajcie. Okej, dobra, to przy okazji tam pojadę. Odzyskałem rodzeństwo. Dobra, zostawię go. Octongard. Rodzina w komplecie to jest najważniejsze, no. Z jednej strony ok. Bardzo słabo, bo kulka wodna zabił moją rodzinę, ale z drugiej strony pomógł mi. Słuchajcie, odzyskać rodzeństwo, więc... Donate troops. A czemu mam donate troops zrobić? Znajmy to, czemu mi się zmniejszyła ilość armii. Jak to się stało? Nonsun. Po zaboru Nonsuna zdobyłem? A to jest moja rodzina. Staying Alottegard, Companios, Parties. No ten sobie radzi. Nie, coś się stało dziwnego właśnie, że mi ten... że mi się zmniejszyła ilość ludzi i nie wiem dlaczego. Mogę mieć 89, teraz mogę mieć dużo mniej. Dobra, słuchaj, zrobimy tak. Idziemy do twierdzy. Może nie do twierdzy, bo... chociaż nie, no lepiej... lepiej dać ich tutaj niż... Właśnie, no nie muszę ich donate'ować. Coś się skopało przez chwilę. I keep. Tavern District. Ransom Prisoners, niech będzie. Misja wykonana, ludzie są. Poszukajmy króla. Królu, królu, o mój królu, gdzie jesteś? Bo ja potrzebuję... Gdzie ty jesteś? Czemu mi nie pokazuje, gdzie jesteś? Khuzait kultury. Senaopa. Dobra. Lecimy do Senaopy, słuchajcie. Lecimy do Senaopy. Oczywiście po drodze będziemy starali się troszkę jeszcze ekspić armię. Bo w sumie chyba takiej żadnej poważnej misji poza odsłuchaniem rodziny nie zrobiliśmy. Ten jest w Octongardzie. On jest na górze. Czy jeść po brata teraz? Wiecie co? Pojedźmy po tego brata jeszcze naszego. Bracie, bracie, och bracie. Pojedźmy po ciebie. To zrobimy z ciebie kolejną armię. Aserai? Naprawdę? Czy nie dojechaliśmy Northern Empire, a już z Aserai chcemy walczyć? Ach, kurde. Gdzie on będzie? Tawernie? Nie. Skip. Lord's Hall? Ciekawe, gdzie on jest, bo było, że tutaj chyba jest ten mój brat. No, tego nie ma. Poczekajcie, może zmienił lokację. Gdzie jest mój pan brat? No, teraz jest coś w Ampliarii. Dobra. No dobra, to jedźmy do brata. Gdy boję się, bo i Aserai byli mocniejsi od nas. Khuzait Nomad na jeźdźca zawsze. Czy jesteś tutaj, Nosin? Sprawdźmy, gdzie on jest. Nasz braciszek kochany. Stoing Imperial today. No dobra, coś powinien być. Może tu jest, tak. Super, nie musimy gadać, bo potrzebujecie w moim party. Czy mam dla ciebie, Nosunku, jakieś rzeczy? Tak średnio, jakie to masz w ogóle? No są statki, powiedz mi. Co ty potrafisz? Co ty umiesz? Ojej, wszystko, nawet łuk. Riding, tak, ty też będziesz świetnie dowodził armią, byku. Króla znajdź mi teraz, znajdź mi króla. Senaopa, ale ona chyba więźniem jest. Czyżby nasz król był przetrzymywany w Senaopie? Może tam ta armia jedzie go odbić? Nie chcę, ale teraz udarni. Muszę zobaczyć, że tutaj kaman. Jaka to jest armia? Ilu ludziów? 400. Ale się rozpada, bo nie mają żarcia. Po prostu AI w tej grze jest genialne. Podejdźmy tutaj. Tak, gdzie nasz król jest po prostu przetrzymywany. Ja mogę te małe armie połapać, tak? I poniszczyć. Nawet z moją armią, nawet z lagami powinna dać radę. To tak na koniec trochę tutaj poekspimy na nich. Może to będzie miał jakiś lepszy ekwipunek dla brata. Nie wiem, czy też nie stworzyć armii z tym moim członkiem klanu jednym. Chyba tak zrobimy. Zaraz go zaweźmiemy. Chociaż nie, może być chyba wasalem, żeby tworzyć armię. Kurde. Ale jest pozytyw. Odzyskaliśmy brata i odzyskaliśmy brata i braci, bo te małe dwa dzieciaki to też było rodzeństwo. Więc jest to, słuchajcie, bardzo duży pozytyw. Zawsze mam jakiegoś, że tak powiem, wasze zdrowie. Jedny lance, jak zawsze. Strzelnica pod wielkim groszem. Nie strzelam, bo nie ma wchodu. Ja szybko przyleciałem przez wodę, oni w tej wodzie zostali. No i efekt widzicie. 16 awansów. 0 strat. Dużo influence, dużo genomy. Morale też skoczyło. Świetnie, bo dobrze, bo długo nie walczyliśmy, więc you are my prisoner now, byku. Ty też. Jeszcze mam konie. Dobrze, że dużo nakupowałem. Zobaczmy, co tutaj mamy. Dla Monsuna jakąś broń. O, mamy łuki, strzały. Genialnie. Okej, jest styka. Czy mamy jakiś tutaj taki płaszczyk na przykład? Coś? Co mi tutaj wskoczyło ciekawego? Ta jest lepsza. Lepsze łapki. Tylko nie mamy nic na szyję. To rzadko dropi. Dobra. A dobra, jedziemy z nimi. Jeszcze jeden, to już idealnie. Nie znasz mnie, jestem Zakosimazaki. Za to, że mnie nie znasz, to ja cię teraz zabiję. O, i lepsza ta. O, jak to wygląda. Wow, zabiłem kogoś. No, nie trafiłem. A, w swoich. Za dużo koni. Za dużo koni na metr kwadratowy. Znowu w swojego! Ja myślę, że więcej zadaje moim obrażeń niż wrogom, nie? Znowu to samo. A, ja już nie strzelam. A jednak kto jest... To po prostu Khuzaici... Z tymi swoimi łukami krążący dookoła i strzelający, to jest po prostu masakra. Taką piechotę do się rozjeżdża tak, że aż się klaskać chce. 23 awanse. Ekstra. Luterków na pewno nie potrzebuję. Troszkę wejdzie. Tak? Powiem ci coś. Wiem, że nagrywasz, ale to będzie też do twoich kolegów. Hej, braciszku, robisz tam coś? Nie! Nudzi mi się. Postanowiłem się zdrzemnąć. To będzie śmieszne. No, tak średnio, kochanie, ale... Oni to robią, że ona mówi do braciszka, kiedy walczy. Rozumiem. A brat musi naprawić matkę, czyli statek. Lepsze. Nie. Masz ten sumik. Lewa, oczekująca na wtedy. Jakiś lepszy hełm? Chyba nie. Dobra, to tych jeszcze pojedziemy. Bo musimy króla wyzwolić. Czemu oni nie wyzwalają króla? Karakirici. A, nie mogę. No dobra. To walczymy. To nie będzie tak po tym przeciwnie. Karakirici mają dużo konnicy. Ale ja mam więcej. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Nie wiem, co nie robią. Pewnie się przydał łuk, a jedziemy jolo. Rozbijać. Aha, oni mnie rozbili, okej. Okay. O, wyszli na pole, biedaczki. No Jezus. Pamiętam, jak grałem imperialnymi jako większa podstawka, to tak mnie właśnie napadli, chroniłem karawanę i mnie napadli właśnie stepowi bandyci, chyba tam było 30 jeźdźców. Po prostu my się tam ustawiliśmy, wiecie, w żółwia, w cudzysłowie. Ja mówię, o, ale ich rozwiedziemy, a ci po prostu nas okrążyli i robili swoje piękne kółeczko i strzelali. Tragedia była. Dobrze, i teraz tak. Awanse. Okej. Nie mam was za dużo, oczywiście. Mhm. Dobra. Bierzemy wszystko. I co ty robisz, kolego? To jest ważne. Co ty będziesz robił teraz? Bo jak ty jedziesz odbić naszego króla... To ja z tobą jadę. Falcona mi pokonali. O kurczaki. Join army. Zobaczymy, co się stanie. Gdzie wyjedziecie? Aha, podbić zamek. O, będzie bitewka. Świetnie. Dobra bitewka. Jestem w armii, więc nie będę dowodził, na szczęście. Ale jak tą Senaopę? Przecież króla musimy uwolnić. Ja chcę być wasalem, a żeby być wasalem, muszę iść do króla. A król przebywa w więzieniu. Został pojmany. I... Ja dziękuję. Ale mamy konnicę. Nie wiem, jedziemy najpierw chyba z tym. O Jezus Maria. Zamiast komuś przywalić, sam dostałem. Świetnie. No nie, to tak się nie da grać. Spróbujemy jeszcze użyć lancy. Czemu mnie to nie dziwi? Ała! Dostałem szczepionkę. O kurczę, posiłki mają. Trafiłem w swojego, świetnie. Sparam z nim. Nie chcę walczyć, nie chcę wodzić. Jeszcze tego do końca nie ogarnąłem. No nie, w konia to zrobię. Dobra, nie wiem kogo gonimy, ale gonimy. Fajnie, że wygrano, powiem bez strat. Ja straciłem Raidera i Tribala. Takie straty bym mógł ponosić w każdej bitwie. Pomogłem wam, jestem waszym przyjacielem. Dzień dobry, panienko. Jesteście moimi... Ojejku. Co tutaj jest? Khuzait. Muszę trochę oddać jakichś bezwartościowych ludzi. Czy co, oddam wszystkich rekrutów. Weźmiemy sobie tych lepszych. Jeszcze dwóch. I na pewno oczywiście wszystkie rzeczy stąd. Potem to poprzemieniamy. Jedzonko. I gdzie teraz? A króla nie ma, tak? Jak nie było, tak króla nie ma. Ajajajajaj. Gdzie jest król, się pytam. Ręcą coś tam, gdzie? To ja wiem, to było dawno temu, 4 dni temu i nikt go nie wypuszcza. Uwolnić króla. Gdzie są moi ludzie? Going to a point, holding, ja tu, no tak, staying, no to jest moje rodzeństwo, to są niemowlaczki. Holding. Ciebie to przy okazji. No Suna. On idzie ze mną. Ja nie wiem, czy zrobić z nim teraz armii jakiejś. Create party. No Suni, kogo ci mogę dać? Damy ci lancerów, nomada, raidera i eldera. I masz, rób sobie armię, stary. A my gonimy leszczy. Takie bitwy to chyba nawet możemy na automacie zrobić. A, mogę, nawet muszę, bo jestem ranny. Dobra, słuchajcie, no ja jestem tutaj, nic nie zrobię. Puściłem moich ludzi. Tych nie wezmę, bo i tak mam teraz nawet za dużo. Fanty zabieramy. Najbliższe nasze miasto, Myzea. Lećmy do Myzei. Nie wiem tylko, czy tego naszego nie zostawiłem w złym miejscu. Znowu jakiś koleś do pojechania. No to sami mi podchodzą pod nóż. Kochani, po tej bitwie, nie wiem czy mogę ją sam zrobić, czy jeszcze nie. Mogę atakować. Dobra, to zaatakuję sam i po tej bitwie już kończymy. Odcinek ma prawie 45 minutek, odzyskaliśmy rodzeństwo, tylko nie możemy się dostać do króla, żeby być wasalem. Smuci mnie to, ale może po tej wojnie, słuchajcie. O, jakie lagi. To są za duże bitwy dla mojego komputera. To są moi ludzie. Chyba byli po drugiej stronie mostku. I stąd ten problem. No ale powinniśmy sobie poradzić chyba, nie? Czy leśnych ludzi masz? Cwaniaku. Ja oczywiście w koniec to filmu. Ten bije w drzewo. Masz. Ach, jakoś się udało. No dobra, słuchajcie, bitwa jest. Trochę zlagowało, ale troszkę trafiłem. Co jak na mnie, myślę, jest sukcesem. 5 awansów. No mam konie, brakuje mi troszkę jeszcze tutaj rzeczy. Muszę Falcona też odzyskać. Boję się też, co będzie z z Aserai, którym też mamy teraz wojnę. Mizera. Ci mnie chcą, ale ja ich nie chcę. To jeszcze byli konni. To mógłbym kombinować, a tak to. You hear the tires, the falcon, the home will separate after battle. Okej, no dobra. Tawerna. Chodźże tu, byku. Recruit troops. Wszystkich. Ale tylko po to, byńku. Tylko po to. A, nie mogę stworzyć party. Myślałem, że mogę. To zrobimy inaczej, słuchajcie. Ja teraz porekotuję troszkę tych no-name'ów. I czy ja mogę stworzyć armię już, nie będąc wasalem? Nie mogę. No dobra, słuchajcie, oddajmy wszystkich, bo kasa się przyda. Czy nie? Nie, tych hrabów nie oddajemy. To nie chodzi o kasę, chodzi o zasady. Jak ich zwolnię, to będą mogli tworzyć armię. Więc ich nie zwalniam. Tak po prostu. Wszystkich lordów przetrzymuję. Jakbym miał zamek, to bym się wrócił do zamku. A jeżeli nie mam zamku, no to niestety. Teraz tak. Po wartości. Ja nie używam miecza. Falconowi się przyda. Łapaj. Oczywiście, że lepsze. Buty kawaleryjskie lepsze, rękawic lepszych nie mam. Proszę. A czemu ty, kolego, nie masz? Falcon. Javeliny masz? A ty nie miałeś łucznictwa? Dobra, wiecie co, nieważne. Zróbmy tak. Mięsko zaraz się kupi, konie dostają. Siodła możemy sprzedać. To sprzedajemy. Kasa już nie jest tak ważna w tej chwili. Może tylko, czy ktoś z moich nie weźmie sobie tego Mace'a? Bierz ty. I i sprzedawando. Co mogę od was kupić, przyjaciele? Kunie. Strugiany. Pyk. Więcej nie bierzmy. Ale weźmy trochę jeszcze żarcia. I nawet winko. Nie umrę z tego powodu. Wy będziecie mieli lepsze morale. I kończymy, kochani. Godzina prawie minęła. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Czekam na wasze reakcje i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka, hej.